Ale to nie jest tak, że te kraje nie mogłyby się dostosować. Jest jeden z moich ulubionych analityków w Stanach, Peter Schiff, opowiedział taki dowcip o Amerykanie i kilku Azjatach, którzy mieszkali razem na wyspie bezludnej. I tam jakiś Azjata łowił ryby, inny Azjata, nie wiem, przynosił jakieś inne pożywienie, drugi się zajmował budową domku, etc. A Amerykanin sobie po prostu siedział na werandzie i te wszystkie dobra konsumował, prawda? I pytano każdego z nich, jaką on ma ważną pracę. No i Azjata mówi, no ja tutaj zbieram, prawda, produkuję ryby, ja tutaj zajmuję się produkcją domów, ja wypiekam chleb. Amerykanie spytali, co robi? No i on się zajmuje bardzo ważną rzeczą, bo on się zajmuje konsumpcją tego wszystkiego. I ci wszyscy ludzie w koło mają ważne zadania do wykonania dzięki temu, że on konsumuje, tak? I w momencie, gdyby on, proszę pomyśleć, co by się stało, gdyby on przestał konsumować, jak w jakiej fatalnej, tak, więc i to dokładnie obrazuje myślenie w przypadku Stanów, że jak najbardziej, no pewne dostosowanie, o nagle stracilibyśmy konsumenta, musiałoby wystąpić jakieś dostosowanie, to życie nie jest tak prymitywne, jak ja to opowiadam, no bo gospodarka światowa to jest oczywiście gospodarka pieniężna, gdzie jest pośrednia wymiana, jest dużo wzajemnych relacji, kontrahentów, to jest dużo dłuższy proces, ale w długim okresie relacja jest tak jak przedstawiona na wyspie, no po prostu pozbędą się konsumenta i ktoś inny będzie musiał zostać konsumentem, ale produkcja i kapitał zostaje po stronach tych, którzy go posiadają. Czyli właśnie Azjatów na przykład. Czyli na rękę jest Chińczykom to, że Amerykanie stają teraz po tyłku. No właśnie teraz nie, ale ja nie widzę problemu. Jak wystąpi globalna depresja, nie widzę problemu, że Chiny najszybciej się pozbierają, najlepiej na tym wyjdą. Pozbyli się tego darmo zjadą. Tak. No tak, znaczy władze chińskie, ktoś znaczy. konsumował i nic zamian nie To dał. Znaczy, nie, produkcja Stanów jest trzykrotnie wyższa. Teraz chodzi o to, jak z tego wyjść, żeby nie stracić, Dokładnie. prawda? Kto, to jest ten Tak, dylemat więźnia, o wzajemny którym układ ten, bo tak współzależności. naprawdę to jest taki gorący ziemniak i oni już zdają sprawę, że to nie tędy droga, prawda? No tylko teraz jest kwestia, jak to komuś innemu, jak to przerzucić, prawda? I tak dalej, no. Po cichu. Cichu, tak, żeby to jakoś... No bo Chińczycy też nie mogliby zdywersyfikować łatwo swoich Oczywiście, rezerw, bo jakby oczywiście, ogłosili, że dywersyfikują, albo zaczęliby sprzedawać na rynku, to radykalnie by spadły ceny. tak. No to jest właśnie ten problem. To jest, tak się mówi, kozak trzymał Tatarzyna, Tatarzyn za łeb trzyma. Poza tym ten kapitał jest tak wymieszany biznesowo, przemysłowo, że to trudno jest wychwycić amerykańskie, europejskie, chińskie. Tak, to To jest też. tak duża mieszanka, że nie sądzę, to już jest ponadczasowe, wydaje mi się. Globalizacja kapitału, przemysłu, to decyduje. Ja nie przypuszczam, żeby amerykańska gospodarka upadła, czy nawet. Nie, ale to na odwrót brzmi, może Nawet w właśnie 5% jeszcze lepiej po prostu bez nie Fedu i ocenia. bez tych wszystkiego się jeszcze rozkwitnie. Za jakiś czas oczywiście po tym dostosowaniu się, prawda? No to jest. Ja uważam, że gospodarka amerykańska rozkwitnie, bo jednak ta liberalizacja takich doraźnych przepisów biznesowych jest bardzo wysoka. Tam jest wszystko bardzo łatwo można zrobić i to zachęca ludzi do działania, do inwestowania i to kwestia właśnie obniżenia cen nośników energii. Myślę, że to przyniesie efekt na jakimś średnim okresie czasu. No ale cały czas jest błędna polityka i pieniężna, i budżetowa. Jest zadłużanie się na miarę. No to już nastąpiło, to już fakt się dokonał. No ale to są tylko pieniądze, a gospodarka, potencjał pozostaje i produkcja, która jest trzykrotnie wyższa jak chińskiej gospodarki. No nie, tak? Jak długo można drukować pieniądze? Całe życie. Spytajmy Mugabego. Ile Znaczy, jest w formy? jakim sensie jak długo? No i znaczy jak długo? Ile tych pieniędzy można, jak na przykład Stany, jak no, to drukują pieniądze w tym momencie, tak? Tak, Żeby tak. spłacić te długi, wykupić te banki i tak dalej. No jak długo to może trwać? Ile oni mogą tego wydrukować, póki się waluta w tym przypadku nie załamie? Jak to może wyglądać? Gdzie jest ta linia, to długo można przekładać. Druk będzie droższy niż to, co się drukuje po prostu. Koszty druku są jeszcze wyższe niż To znaczy tak, musimy pamiętać o dwóch osobnych rzeczach. To znaczy ten system jest mieszanką i druku pieniądza, i druku długu.
czy zwiększaniu, tak naprawdę zwiększaniu podaży pieniądza i zwiększaniu długu, bo tak naprawdę drukowanie nie funkcjonuje dzisiaj, bo dzisiaj to są pieniądze na depozytach, na kontach, prawda? Na ich pokrycie jest kilka procent, tak, elektroniczne, na ich pokrycie jest tylko kilka procent papierków prawdziwych. Ale Bank Centralny Amerykański w tej chwili drukuje, już zaraz zbliżam się do odpowiedzi na pytanie, ale drukuje, czy tam zwiększa te rezerwy, tą bazę monetarną w sposób no, radykalny naprawdę, kilkadziesiąt procent w ciągu kilku tygodni, no to jest niespotykane w ogóle w historii, kij hokejowy, jak ja to lubię nazywać praktycznie, te przyrosty rezerw czy utrzymują się stabilnie i nagle w ciągu paru tygodni ciach o 30% wzrost gwałtownie, prawda? Czyli jest nacisk na zwiększanie podaży pieniądza, ale to nie wystarczy, bo banki te pieniądze, jak oni je dostają w rezerwy, to muszą też uruchamiać akcję kredytową. A w tej chwili, ponieważ jest kryzys na rynku, no banki nie są zainteresowane uruchamianiem akcji kredytowej, więc zatrzymują akcję kredytową tak naprawdę. Mamy swego rodzaju deflację kredytu, więc nie przekłada się to na rynek. Te pieniądze są w pewnym sensie chowane pod skarpetę, jeśli możemy tak ale powiedzieć. Ale też z drugiej strony, to znaczy jest nie tylko banki nie chcą, ale też jest mniejszy popyt, znaczy ludzie są ostrożniejsi. Oszczędzać, prawda, i nie, wcale nie zamierzają być, że to jest obu stron. Tak. Ale efekt ogólnie właśnie jest taki, że jak gdyby jest próba wtłaczania i zwiększania podaży pieniądza, ale to się nie przekłada w żaden sposób na rynek, póki co przynajmniej. Więc w tym znaczeniu w Stanach nie obserwujemy tego, co oczekiwaliśmy w Republice, co obserwowaliśmy w Republice Weimarskiej, że cały czas, prawda, przyrasta podaż pieniądza w obiegu, bo skarb na przykład drukuje banknoty i wprowadza je w obieg. Więc w tym znaczeniu nie widzimy jeszcze na horyzoncie najbliższych kilku tygodni pojawienia się hiperinflacji, czy właśnie tego gwałtownego przyrostu ilości pieniędzy w obiegu. Póki co, no Bernanke próbuje drukować, ale cały czas za pomocą tego systemu bankowego i to nie przynosi żadnego skutku. Powoli pierwsze sygnały się pojawiają, że może zacząć przynosić skutek bardzo wysokiej inflacji, bo po raz pierwszy się zobowiązał Bernanke, że wykupi tak naprawdę długi Fannie Mae i Freddie Mac, czyli tych instytucji związanych z rynkiem nieruchomości, już nie pożyczy pieniądze, bo on przez te kilka miesięcy cały czas pożyczał pieniądze, czyli trzeba było je oddać potem. A w tej chwili już zapowiedział się, że wykupi, czyli po prostu wtłoczy pieniądze i zamiast za to dostanie aktywa. Więc w tym znaczeniu to już się ociera bardzo blisko o bezpośrednie drukowanie, które już wprost wchodzi do obiegu. Już bezpośrednio wchodzi do obiegu. I jeśli to się pojawi, no to wtedy właśnie zaczynamy się zastanawiać, jak długo to może trwać. No... ciężko powiedzieć. Wiadomo, że to się bardzo szybko może wypchnąć spod kontroli. W ciągu paru miesięcy może się pojawić inflacja, na przykład 20%, potem 50%, potem 100%, a potem już z górki. Właśnie, bo w internecie to się teraz dyskusja deflacja kontra inflacja. Czy tak. Będziemy mieli coś takiego jak w Japonii, czy może raczej coś takiego jak wcześniej było już w Stanach Zjednoczonych? Znaczy, czy Bernanke będzie zrzucał te miliony z helikoptera, czy nie będzie zrzucał? Czy będziemy mieli hiperinflację, tak jak mówi Peter Schiff? Ale w banki cały czas. Czy będziemy mieli tą hiperinflację, czy nie? Bo na razie on się pomylił w sumie, bo twierdził, że będzie deflacja i jego fundusz stracił. Inflacja. Że będzie inflacja, a mamy deflację i jego fundusz stracił. Tak. Czekam cały czas na tą hiperinflację, o której on mówi. Tak. Jest nadpłynność w każdym banku. Tak. Żaden bank nie wie, komu pożyczyć, bo skoro Lehman Brothers, aby jakaś inna instytucja, która 150 lat gwarantowała wszystko, nagle upadła, to komu to ufać? W tej chwili ten proces, który robi chyba Fed i Johnson, to polega na tym, że oni zapewniają środki dla banku po to, żeby banki spełniły te wszystkie systemy związane z tymi systemami barmińskimi, te rezerwy, współczynniki, inne rzeczy i tak dalej. Tak, no naturalnie. Jeśli się przełamie te bariery, to jest to, co powiedziałem, że poza ekspansją pieniądza musi być jeszcze ekspansja długu, która zależy od banków. Jeśli pojawią się takie obostrzenia, o których mówisz, że właśnie będą na przykład gwarancje, albo nawet nie gwarancje, tylko też to, co mówię, że Bernanke zacznie wprost kupować aktywa i wpłacać na konta pieniądze ludziom, którzy potem mogą je wydać.
nie że w rezerwy banków, tylko bezpośrednio na rynku. Jeśli te kanały zostaną otwarte, no to wtedy otwierają się drzwi do inflacji, do powrotu inflacji. Ale czy to faktycznie nastąpi? Bo w Japonii nie nastąpiło. Słucham? Ale dłuższa perspektywa... Straciły na wartości tylko nieruchomości.